Człowiek przyniósł młodych! Nowe życie! Exodus Młodych 4.0, jak to powtarzamy od początku, czyli 2013, to jest właśnie czas, który daje człowiekowi, nie tylko młodemu, bo były także i małżeństwa, osoby dorosłe, daje czas, żeby na nowo spotkać Pana Boga, doświadczyć takiej namacalnej Jego obecności. Exodus Młodych! Nowe życie! Tu jest taki klimat, tu są tak wspaniali ludzie, tu się tak czuje Boga i to jest piękne. Takie doświadczenie żywego Jezusa. Każdy mógł czuć się tak z sobą. Ten czas, który tu przeżyłam, był dla mnie czasem zmiany, zmiany mojego życia. I choć nie ma sił, by tamtędy iść, choć jest tyle wyjść na pewno. Nowe życie nawiązuje do tematu Chrztu Świętego. Chcieliśmy poprzez te dni popatrzeć na naszą wiarę w roku wiary od fundamentu, czyli od sakramentu chrztu, ale także zapytać siebie, dlaczego ja żyję, jaki sens ma moje życie, czym mam się w życiu kierować, żeby tego życia nie zmarnować i żeby to życie moje piękne przeżyć. Mniej więcej w taki sposób ty i ja kilkanaście lat temu przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego. Z taką świadomością. I tym sposobem znaleźliśmy się w Kościele. Czy tego chcieliśmy, czy nie chcieliśmy. Przez taką jakby boczną furtkę, przez wiarę naszych rodziców. I dlatego niektórzy z nas czują się w tym Kościele bardzo źle. Bo nie znaleźli się w nim przez osobistą decyzję, że ja chcę być. Ja chcę wierzyć w Boga, tylko ja muszę, ty musisz iść do bierzmowania, ty musisz iść do komunii, ty musisz chodzić na katechezę i wszystko musisz. Czy tak naprawdę musi być? Jak ksiądz Piotr mówił, to po prostu, nie wiem, niech on się nie odzywam, bo ja cały czas płaczę, jak on mówi. Super, byłam rok temu i jestem bardzo zadowolona. Po prostu emocje i w ogóle wrażenia i ludzie i to wszystko, wow. Wiesz co, Paweł? Exodus. Młody? Na nowe życie! To z kim przystaje, taki się staje, dlatego takim jestem i właśnie staram się przystawać z Panem Jezusem i dlatego Pan Bóg mi mówi, zrób coś z nimi, żeby oni mnie kochali bardziej. I kochają czasem, a czasem trzeba im to powiedzieć mocniej, dobitniej. Co mnie tutaj porywa i raduje moje serce, to entuzjazm młodych, ich poszukiwanie Pana Boga, poszukiwanie wolności, poszukiwanie nowego życia, które jest tematem tego spotkania. Jest naprawdę genialnie. Nie wyobrażam sobie wakacji bez Exodusu. Cały rok na niego czekam. To są ludzie, którzy przyjeżdżają dla Pana Boga i to jest kapitalne, to jest super, to jest po prostu, dlatego ja się tutaj czuję jak w domu. Duchu Święty, przyjdź. Chrystus, zapraszając Cię do przyjaźni, zaprasza Cię do świętości. Świętość to nie jest kwestia napinania się, doskakiwania do jakiejś poprzeczki. Świętość to jest normalność. Świętość to jest normalność do tańca i do różańca.
I tacy są prawdziwi przyjaciele Jezusa. Są do tańca i do różańca. Mają ogromne poczucie humoru. Są rozchwytywani w towarzystwie. Są pełni radości i wolności. Są szczęśliwi. To daje nam Chrystus. Dlatego chrześcijanie są tak niebezpieczni dla świata. Bo nawet kiedy zamyka się chrześcijan do więzień, oni są spokojni, modlą się, wielbią Boga. Skąd ta siła? Skąd ta moc? Dla każdego chrześcijanina jest to, żeby żyć w przeszłości albo w przyszłości. Żeby rozpamiętywać to, co było, zastanawiać się, rozkminiać, badać, wnikać, dociekać i być z głową odwróconą do tyłu. Wielką pokusą jest to, żeby myśleć o przyszłości. Cały czas, nieustannie się zastanawiać, co się wydarzy, co będzie. Budować lęk, budować nadzieje na tym, jakieś mniej lub bardziej uzasadnione. Tego wszystkiego nie masz. Nie masz. Przeszłości już nie masz, a przyszłości jeszcze nie masz. Jedyne, co masz, to masz teraz. Tu i teraz. Bóg żyje w wiecznym teraz. Dokładnie tak i wszyscy razem. Rap! We down! Rap, pa, 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 rap, pa, 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 rap, pa, pa, pa. Naszym celem właśnie było odnowić łaskę chrztu i zaprosić osoby do świadomego bycia chrześcijaninem, żeby znaleźć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła i za to jestem wdzięczny Panu Bogu, ponieważ też bardzo mocno dotykał mojego serca, dało mi taki wielki pokój i radość z tego, co robię i za to chwała Panu. Jesteśmy na Eksodusie. Młodych. Nowe życie zwierzyńców. Każdy z nas, myślę, doświadczył takiego osobistego spotkania z Panem Bogiem. Kiedy rozważaliśmy, co to znaczy nowe życie, co to znaczy narodzić się na nowo, stać się nowym człowiekiem, to myśleliśmy również o sobie. I dlatego te wszystkie konferencje, które były głoszone i ci goście, którzy tutaj byli, ja odbieram osobiście do siebie i się bardzo cieszę, że ten tegoroczny Eksodus Młodych udało nam się w taki sposób przeprowadzić. 42. edycję programu Must Be The Mam Talent, czyli jak oni śpiewają, nurkując w toj-toju. Wygrywa Michał! Nie! Dlaczego Michał? Nie! Wygrałem z kobietą. Miałem super. Michał! 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 Uwielbiam spowiadać młodych ludzi, modlić się wstawienniczo, uwalniać od wpływów złych duchów, a tutaj można było robić sporo właśnie takiej roboty. Bałam się bardzo iść do spowiedzi, ale no nie wiem, jakoś Bóg sprawił, że jednak poszłam i dziękuję Bogu za ten Eksodus. Wiem, że to nie był przypadek, że tutaj jestem. Na Eksodusie w sumie jestem czwarty raz, no i nie zawiodłem się jak co roku. No rzadko chciałam się jeść na Eksodus, ale teraz nie żałuję tej decyzji i myślę, że to było fajnie. Spowiedź to odmieniła wszystko. Cały rok czekałam na to wydarzenie, jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że za rok będzie równie wspaniale jak w tym roku i w tamtym roku. Eksodus młody. Nowe życie. Ja chciałbym odwrócić się nowa, na rzeczywiście spoglądać kolorowo. Ha! Pozytywny barwa tego świata, ciebie nie zabija brata, czy radość i
Ten przyrząd, on mi tylko podpowiada, proponuje. Ja jestem człowiekiem wolnym. Mogę skręcić w lewo, mimo tego, że on mi mówi prawo. Ten przyrząd się na mnie nie denerwuje, nie skrzyczy mnie, nie przeklina, nie wyrzuci mnie z samochodu, nie pobije mnie, nie gniewa się na mnie, ciągle mi będzie przypominał. Każe mi zawrócić, każe mi rozpocząć od nowa. Będzie mi przypominał, że ta droga nie jest właściwa. Moi drodzy, czy nie podobnie czyni Pan Bóg? Ja chciałbym odrodzić się nowo, na rzeczywistość poglądać kolorowo. Fascyny, barwa tego świata, ciebie nie zabija brata. Cię radość i szczęście panuje, cię czacza najwyższy króluje. W królestwie pokoju i miłości, czasem wiecznej sprawiedliwości. Pragniemy wszystkim naszym uczestnikom tegorocznego Exodusu Młodych ogłosić i wszystkim tych, którzy chcieliby na ten Exodus Młodych przyjechać, że Exodus Młodych 2014 odbędzie się w dniach od 19 do 22 sierpnia tutaj w Zwierzyńcu, więc serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia za rok! Exodus Młody. Nowe życie. Exodus Młody! Exodus Młodych. Nowe życie. 2013. Zapraszamy za rok.